Style. Style należą do grupy narzędzi związanych z formatowaniem tekstu w środowisku Word. Pozwalają one na zmianę wyglądu i właściwości tekstu w bardzo szybki i łatwy sposób, bez konieczności modyfikacji poszczególnych parametrów związanych z czcionką i akapitem. Style to zbiory predefiniowanych ustawień określających sposób prezentowania treści tekstowych. Są one zebrane w uzupełniające się zestawy, w których można znaleźć style odpowiednie dla nagłówków, tytułów, tekstu właściwego, tekstu wyróżnionego czy cytatów. Zastosowanie tych predefiniowanych formatowań pozwala na tworzenie profesjonalnie wyglądającej dokumentacji oraz znacznie ułatwia zachowanie w niej konsekwencji i spójności. Microsoft Word oferuje użytkownikowi spory, predefiniowany zestaw stylów wbudowanych, z których można korzystać zaraz po uruchomieniu edytora i otwarcia nowego dokumentu. Jeżeli jednak style wbudowane nie spełniają wymagań użytkownika, może on zdefiniować swój własny zestaw stylów, który będzie idealnie dopasowany do jego oczekiwań. Aby nadać określonemu fragmentowi tekstu wybrany styl, należy wykonać następujące kroki. Krok pierwszy. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować przy użyciu wybranego stylu. W tym celu zaznaczę tytuł tekstu, lorem ipsum. Wskazuję początek. Naciskam, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwam kursor na koniec tekstu, zwalniam lewy przycisk myszy. Krok drugi. Przejdź na kartę narzędzia główne, a w grupie poleceń style kliknij w ikonę wybranego stylu. Jeżeli przytrzymasz przez chwilę nieruchomo wskaźnik myszki nad wybraną ikoną stylu, program pokaże Ci, w jaki sposób będzie wyglądał zaznaczony tekst po nadaniu tego stylu. Dzięki temu możesz szybko zorientować się, który styl najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom. Aby zatwierdzić styl, należy go wskazać i nacisnąć raz lewy przycisk myszy. Styl został wybrany. Jeżeli żaden z widocznych stylów nie spełnia Twoich oczekiwań, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe aby w ten sposób otworzyć okienko style. Wskaż kursorem myszy wybrany styl. Następnie naciśnij raz lewy przycisk myszy. Word zastosuje go do zaznaczonego fragmentu tekstu.